Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię. Dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Miłość i niewierność. Miłość Chrystusa i Judaszowa zdrada. Chociaż czytaliśmy ten fragment Ewangelii w Wielkim Tygodniu, wracamy do niego, ponieważ ma on dla nas, uczniów Chrystusa, wielką wagę. Na krótko przed swoją śmiercią Jezus zostawił nam swój testament. Najważniejsze przykazanie nowego prawa, przykazanie miłości. Przykazanie nowe daje wam. Dlaczego jest ono nowe? Ponieważ wnosi zupełnie nową jakość w relacje międzyludzkie. Od tej pory nie mamy już kochać bliźniego jak siebie samego, ale mamy kochać każdego człowieka taką miarą, jaką ukochał nas Bóg. To niełatwe zadanie. Wymaga ono bowiem zaparcia się samego siebie, rezygnacji z własnej woli i z własnych zachcianek, z własnych korzyści. Miłość prawdziwa nie szuka swego, ale szuka szczęścia drugiej osoby. Łatwo przychodzi mówić piękne słowa. Jezusowi jednak nie możemy zarzucić rzucania słów na wiatr. On własnym życiem pokazał nam, co to przykazanie oznacza w praktyce. Pozwolił przybić swoje ręce i stopy do drzewa krzyża. On oddał swoje życie z miłości ku mnie i ku Tobie, dając nam w ten sposób przykład do naśladowania.